Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj trochę akcesoriów podróżnych. Co zabrać ze sobą w podróż ze smartfonem? Co wam się przyda? Co może być potrzebne do tego typu, że tak powiem, wyjazdu? Gadżety od marki Hama. Co można zobaczyć i co wziąć właśnie z tej marki, jeżeli chodzi o tematy związane z podróżą? Cóż, kilka rzeczy miałem okazji sprawdzić, więc podzielę się z wami taką krótką, jakby wiadomo, małą mini recenzją tego, co miałem okazję używać. No myślę, że jeżeli chodzi o wyjazdy, no to najważniejsze jest to, żeby móc w jakiś sposób najlepiej rozsądny i sensowny naładować swoje sprzęty, żeby nie stracić baterii, wiadomo, no jest to chyba najważniejszy temat, jeżeli wasze urządzenie nagle po prostu nie ma prądu i co wtedy zrobić. Cóż, rozwiązania w podróży, jak najbardziej. Pierwsze co, no to standardowo, mamy najprostszą ładowarkę. Najnowsze smartfony niestety nie da się ukryć, no, są już sprzedawane bez ładowarek, co wydaje mi się już dosyć męczące i głupie, no, ale tak to niestety wygląda wśród producentów. Najprostszy model, 25 W, myślę, że każdy smartfon bezproblemowo sobie naładujecie tą ładowarką, wspiera Power Delivery Quick Charge 2 i 3, czyli wszystkie aktualnie, mówiąc krótko, nowożytne smartfony bez problemu. Naładujecie tym, otóż to urządzeniem, wyjście USB typ C, dioda informująca o tym, że działa. Waga nie jest jakaś super lekka, bo w tego typu urządzeniach nie da się ukryć, że czym cięższe, tym lepsze, więc to z pierwszych gadżetów, który na pewno wam się przyda. Jeżeli nie macie gniazdka, nie macie dostępu do, wiadomo, prądu i możliwości naładowania sprzętu, no to trzeba zabrać jakiś bank energii. Cóż, tutaj naprawdę bardzo fajny powerbank od Hamy, muszę przyznać. Wykonany bardzo ładnie, jest to takie gumowane tworzywo, wygląda to solidnie, waży, bo to też dosyć ważna sprawa, że jeżeli mają być tam ogniwa, które mają naprawdę trzymać i działać, no to musi to odpowiednio ważyć. Mamy tutaj 24 000 mAh, no nieźle, nieźle, bogaty zestaw złącz, możecie ładować złączem USB typ C, jak i również micro USB. Wyjścia mamy trzy, dwa standardowe USB typu A, jak i również też przez USB typ C możecie sobie wypuścić z tego urządzenia prąd, mówiąc krótko. Jeżeli chodzi o parametry ładowania, no to na wyjściu mamy 5 V, 3 A, jeżeli chodzi o standardowe porty A, jak i również porty C. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą użyteczną jakby pojemność, no to tutaj Hama nam podaje, że mamy około prawie 17 000 mAh, czyli taki porządny Samsung, jakikolwiek smartfon możecie, myślę, że z 3 razy naładować. Mój nowy akurat właśnie Samsung S22 Ultra udało mi się prawie 3 razy, że do pełna naładować tym powerbankiem, więc naprawdę fajna sprawa. Co jeszcze o nim? Oczywiście mamy tutaj ogniwa LiPo 3,7 V, czyli takie standardowe. Oczywiście są diody, które nam wskazują poziom naładowania. Nie wiem, czy to będzie dobrze tutaj widać, ale one po prostu tak się świecą, że o, ciężko to złapać tutaj w moim świetle, ale macie 4 diody i po prostu wskazuje to naładowanie po przyciśnięciu. Oczywiście, jeżeli włożycie kabel, to zaczyna się ładowanie sprzętu, czy też ładowanie urządzenia. Odnośnie powerbanka jeszcze ważną kwestią jest to, że jest gotowy do wyjęcia od razu po otwarciu opakowania. Dodatkowo też może bezproblemowo być używany w samolocie, jak i również, tak mniej więcej jak policzymy, to gdzieś ze 160 godzin działania smartfona wam daje, w zależności oczywiście od fona. Następna sprawa w podróży. Też ważna rzecz, jeżeli jesteście w samochodzie, no to też musimy czymś naładować ten nasz smartfon. Tutaj mamy dosyć prosty ładowarkę samochodową. Jak to ładowarki samochodowe? Czym mniejsza, tym lepsza i to jak dla mnie najlepsza opcja, bo po co ma coś dużego wystawać wam w aucie? No tutaj akurat proste rozwiązanie, jeżeli chodzi o Hamę. No oczywiście na wyjściu macie maksymalnie 25 W, więc to też takie rozsądne, jeżeli chodzi o parametry ładowania. Jest wsparcie dla Power Delivery, dla Quick Charge 3.0, czyli też również bez problemu naładujecie nie tylko smartfon, ale również dowolny jakiś laptop, który wspiera tego typu ładowanie, więc jest to jak najbardziej dobra opcja. Oczywiście mała, fajna, mi się podobała. Jak już jesteśmy jeszcze przy samochodzie, no bo też w samochodzie trzeba sobie jakoś poradzić, gdzieś ten telefon zamontować. Też czasami potrzebujemy najprostszego rozwiązania, które nie wymaga jakiejś wielkiej integracji w samochód, czyli w tym momencie proste trzymadełka, które zakładacie na kratki. Dosyć mocna sprężyna, gdyż oczywiście wiadomo, wkładacie tutaj sobie to w kratkę i możecie to dowolnie ułożyć.
wiadomo, kto miał jakiekolwiek tego typu urządzenie, wie jak to działa. Akurat te jest banalnie proste, dlatego że nie ma tutaj żadnych mechanizmów, tylko po prostu urządzenie pod wpływem ciężaru smartfona powoduje to, że boki się zaciskają, czyli mówiąc krótko, jeżeli pociągniemy od dołu, to dzieje się to, co widzimy. Wykonanie? Ta część metalowa, reszta plastikowa. Może mały mankament minimalny, że jeżeli nie ma smartfona, to może trochę jakieś dźwięki wydawać. Poza tym naprawdę proste, sprawdzone, działa. Oczywiście też jest miejsce na dole, żeby bez problemu można było podłączyć kabel do zasilania. No i jak jesteśmy przy kablach, też przydają się nam przewody. Przewody standardowo. Trzeba jakoś zasilić te urządzenia. Najprostszy, myślę, że taki całkiem fajny, mocny i wytrzymały, do samochodu się na pewno idealnie nada, chociaż też i nie tylko. Zwykły przewód od chamy USB typ C kontra USB typ C, czyli końcówki z dwóch stron teoretycznie, jak widzicie, są pozłacane. Grubość odpowiednia, wygląda to rozsądnie i dosyć mocno, fakt. Końcówki zarobione plastikowo, ale myślę, że jeżeli w samochodzie umieścicie to, to myślę, że będzie się to sprawdzało. Do jakichś bardziej takich, no jakby to nazwać, ekstremalnego użytkowania, jeżeli się boicie, że gdzieś wam się przewód, gdzieś coś się z nim stanie, w jakiś sposób jesteście w stanie go uszkodzić. Przewód w oplocie też wygląda rozsądnie. Końcówki brandowane, akurat niebiesko-szary, kwestia gustu, wiadomo, niektórzy lubią, niektórzy nie, to już akurat kwestia danej osoby, co woli i jak po prostu podchodzi do kolorystyki, więc wiadomo, jak to się mawia, o gustach się nie rozmawia. Oba kable maksymalnie są w stanie przesłać wam 20 V 3 ampery, oczywiście też przesył dany 480 megabitów na sekundę są w stanie wypuścić. Ten naprawdę wygląda ładnie. Kabel można sobie oczywiście ułożyć, ale też ważną kwestią jest to, że jest odblaskowy, czyli w nocy możecie sobie go łatwo znaleźć, na przykład przy łóżku, co oczywiście jest dużym plusem. Te długości są różne, ja mam akurat 1,5-metrowe te kabelki, wszystko jest z nimi moim zdaniem po prostu ok. Ważną jeszcze kwestią jest, fajnie zapakowane są te wszystkie urządzenia od Hamy, a mianowicie sięgając po nie na półce, bierzecie opakowanie, macie wszystko wypisane na nim, co jest, ale też tak zwane ładne, mówiąc krótko, otwarcie. Każde jedno z tych rzeczy możecie sobie otworzyć, zobaczyć, co bierzecie, zanim kupicie, więc akurat to mi się też podoba. W przypadku kabli również oczywiście musiałem sobie je rozpakować, żeby posprawdzać, jak działają, ale jest to fajna informacja. Dodatkowo jeszcze właśnie, jak jesteśmy przy kablu, no to poza tym, że widzicie, jakie są konektory i tak dalej, to macie też informację, z czego jest zrobione, czyli jest oplot, jest ekranowanie, podział na wszystkie żyły, które tutaj są, dobre rozwiązanie, wiadomo, czym bardziej ekranowany przewód, tym jeżeli chodzi o transfery w przypadku tematów związanych z przesyłaniem danych, no to jest to oczywiście lepsze rozwiązanie. No i ten bardziej prosty, standardowy USB typ C, USB typ C akurat już tak bardzo zaawansowany, jeżeli chodzi o jego konstrukcję, nie jest. Cóż, urządzenia ciekawe, niezbyt drogie. Link idzie o większych ze specyfikacji do nich, jak i również informacji, gdzie można je nabyć. Będziecie mieli pod filmem. No mi najbardziej się spodobał powerbank, nie da się ukryć, że możliwość naładowania 3 razy swojego smartfona gdzieś w podróży jest to naprawdę bardzo dobra opcja. Fajny, ciężki, działa. Cóż dodać? Po prostu działa. To chyba najlepsza rekomendacja. Tyle. Macie jakieś pytania? Chcecie coś więcej wiedzieć odnośnie tych urządzeń? Oczywiście piszcie na dole linki do nich. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.